Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, Bo Lubię. Wracam znowu po przerwie, ale tym razem nie spowodowanej lenistwem, lecz chorobą. Fatalnie się czułam w zeszłym tygodniu. Postanowiłam odpuścić nagrywanie filmu i wrócić do Was z nową energią, z większym zdrowiem, z większym entuzjazmem. Przygotowałam na dzisiaj sześć książek. Wybranych spośród tych, które przeczytałam w ostatnich tygodniach. W tych tygodniach, kiedy nie pojawiałam się na YouTubie. To są książki, które wywarły na mnie duże wrażenie, bądź też sprawiły mi ogromną przyjemność, kiedy je czytałam. Książki, które chciałabym Wam polecić. Uważam, że. Są to takie książki, które mogą spodobać się osobom mającym różne gusta czytelnicze, ponieważ jest tutaj bardzo ciekawie napisana biografia jest książka historyczna, która może nam otworzyć oczy na pewne fakty jest książka, która wywoła u Was uśmiech, jest ciekawy kryminał i powieści. I zaczniemy od powieści. Powieści, która została nagrodzona nagrodą policera w 2023 roku, i oczywiście jest to Damon Copperhead, napisany przez Barbarę King Solver. Książka, jak widać, spora gabaretowo, ale czyta się to naprawdę bardzo płynnie, bardzo szybko i z dużym zainteresowaniem, chociaż tematyka wcale nie jest łatwa. Ta powieść opowiada, o chłopcu. Jest to powieść współczesna, dzieje się w naszych czasach. Opowiada o chłopcu, który urodził się w przyczepie, w której mieszkają najbiedniejsi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Jego matka była bardzo młoda, była nastolatką. Kiedy go urodziła, była już uzależniona i od alkoholu, i od narkotyków. W jego wychowywaniu pomagali sąsiedzi. Normalne, stateczne małżeństwo które mogłoby być dziadkami dla tego chłopca i dzięki tym ludziom on także zaznał takiego normalnego życia. Dalsze jego losy to pobyt w rodzinach zastępczych i bardzo trudne wchodzenie w dorosłość. Bardzo podobała mi się ta książka naprawdę. Współczułam temu chłopcu, ale to nie jest też taka książka, przy której się dzieci będziecie płakać. Absolutnie nie. Ona jest napisana z punktu widzenia tego chłopca, tego Copperheada, który jest narratorem, który opowiada o swoim życiu, jest chłopakiem inteligentnym, jest chłopakiem, który widzi pewne rzeczy w taki bardzo dojrzały sposób, aczkolwiek oczywiście on także wpada w różne pułapki dorastania. Czytajcie, cieszcie się tą książką. Zobaczcie, jak wygląda współczesna Ameryka. Ameryka, której nie pokazują w filmach, w których oglądamy tylko życie zamożnych osób, które mają zupełnie inne problemy. Kolejna książka to wspomniany Kryminał. Kryminał Mariusza Czubaja pod tytułem Krótkie Pożegnanie. Lektora tej książki sprawiła mi ogromną przyjemność. To jest świetnie napisana, Powieść detektywistyczna. Głównym bohaterem jest emerytowany policjant. Mężczyzna, który teraz nie ma już nic wspólnego z pracą policyjną. On ma sklep z płytami na Warszawskiej Pradze i prowadzi spokojne życie. Aż pewnego dnia zostaje wciągnięty w zagadkę kryminalną, która dotyczy bezpośrednio jego rodziny. Kilka lat wcześniej ofiarą morderstwa padła jego siostra, siostra, z którą absolutnie nie miał żadnych bliskich kontaktów. Oni się nawet słabo znali jako dorośli ludzie, dlatego też śmierć tej kobiety nie wywarła na nim jakiegoś wielkiego wrażenia. Ale teraz ktoś bardzo chce, komuś bardzo zależy na tym, aby ten nasz narrator, główny bohater, rozpoczął swoje śledztwo. Okazuje się, że podobnych ofiar było więcej. Zatem ten emerytowany policjant, trochę dzięki pomocy swoich kolegów z komisariatu, prowadzi swoje własne śledztwo, które być może doprowadzi go do ujęcia seryjnego mordercy. Bardzo Wam polecam. Świetnie napisana współczesna powieść kryminalna, przez którą się płynie dosłownie, chcemy koniecznie poznać, co było dalej. Książka z nawiązaniami, oczywiście, do klasyki literatury kryminalnej. Sam tytuł do niej nawiązuje. Naprawdę świetna zabawa. Koniecznie przeczytajcie. I następna książka to powieść, która nieustannie wywoływała u mnie uśmiech na twarzy. To Las Powieszonych Lisów fińskiego autora Arto Pasilina. I uwaga! Nie bójcie się tego tytułu, bo ja się jego bałam. Nie chciałam, żeby na kartach tej powieści cierpiały jakieś zwierzęta, żeby ktoś wieszał lisy. Nie, w tej książce żaden lis nie ucierpiał. Ucierpieli za to ludzie, ale niektórym się należało. To powieść o przestępcy o takim kombinatorze, który wymyśla genialny plan na wzbogacenie się. Postanawia z pomocą dwóch swoich równie szemranych kolegów okraść transport, w którym znajdują się sztabki złota. Zaplanowane jest to tak, że dwóch z nich pójdzie siedzieć, natomiast ten trzeci, czyli właśnie nasz narrator, nasz główny bohater, przechowa te sztabki i po wyjściu z więzienia swoich wspólników podzieli się nimi i będą żyli dostatnio i szczęśliwie do końca życia. Okazuje się jednak, że kiedy wspólnicy odsiadują wyrok więzienia, ten nasz narrator co ma coraz mniejszą ochotę na to, by dzielić się łupem. Podoba mu się jego życie i uważa, że tamci durnie w ogóle nie zasługują na to, żeby żyć tak jak on. Postanawia wobec tego ukryć się ze swoim majątkiem, który ma... W formie sztabek złota. I ukrywa się w domku w lesie. Ale nie jest sam. Po drodze poznaje pewne osoby, które postanawiają z nim zamieszkać. To jest naprawdę bardzo zabawne. Jest to książka, w której nasza sympatia do tego przestępcy coraz bardziej rośnie. I z każdą stroną coraz bardziej mu kibicujemy. Koniecznie czytajcie. Naprawdę musicie przeczytać tą książkę. To jest doskonała literatura, która jest pokrzepiająca, która jest zabawna, a jednocześnie nie jest głupia. Także las powieszonych lisów ląduje, mam nadzieję, na waszych listach książek do przeczytania. Powieść, która u mnie przeleżała bardzo długo, widzę, że ona chyba jakaś jest nawet z drugiej ręki, bo już była wcześniej czytana to kwietniowa czarownica. Szwedzkiej autorki Michael Axelsson. To jest autorka, która u mnie się od czasu do czasu pojawia na YouTubie, ponieważ jakoś w Polsce przestano wydawać już jej książki, nie pojawiają się nowe. Natomiast ja mam jeszcze zgromadzonych kilka starych. Zdaje mi się, że zostały mi jeszcze dwie do przeczytania. I bardzo sobie dawkuję tę literaturę, ponieważ ja ją bardzo lubię. To jest jeden powód. A drugi powód jest taki, że ona jest dosyć mocno przygnębiająca. Dlatego też nie czytam jednej po drugiej, tylko od czasu do czasu, gdy mam akurat nastrój na poważne historie historie, które nie zawsze kończą się happy endem. W tej powieści mamy. Pięć głównych bohaterek. Trzy z nich to już dorosłe kobiety, które były wychowywane w takiej rodzinie zastępczej z zastępczą matką. One były tam trzy plus pani, która się nimi opiekowała. Każda z tych dziewczyn pochodziła z innego środowiska, z innej rodziny, przez czas dzieciństwa bardzo dużo przeżyły, ale ten dom, który stworzyła im ta kobieta. Był dla nich dobry. To był dom, który zapewniał im odpowiednie warunki do rozwoju i dawał im szansę na przyszłość. Teraz poznajemy je jako już dorosłe kobiety. Jedna z nich jest lekarką, jedna z nich jest fizykiem, a jedna alkoholiczką. Oprócz tego mamy czwartą kobietę w podobnym wieku, o której wiemy niewiele. Wiemy tylko tyle, że jest bardzo poważnie chora. I przebywa w szpitalu. Ona także komentuje losy tych trzech dziewczyn. Nie będę wam dużo zdradzała z tej historii, ale opowiem, że jest to opowieść o więzi, która połączyła przede wszystkim te trzy kobiety, które teraz prowadzą zupełnie inny tryb życia. Niewiele je łączy, ale one wciąż odczuwają między sobą. Więź, tak jakby były rodzonymi siostrami, i starają się wspierać się nawzajem, chociaż nie zawsze im to wychodzi. Także kwietniowa czarownica, bardzo ciekawa, bardzo poruszająca książka, literatura piękna. Także warto zapisać ją sobie na listę. I teraz mam jeszcze dwie. Książki z literatury faktu. Pierwsza z nich to biografia Olgi Boznańskiej. Ona została wydana kilka lat temu przez wydawnictwo literackie. Jest bogato ilustrowana. Są tutaj i reprodukcje obrazów malarki, ale także mamy zdjęcia przedstawiające samą malarkę i jej. Rodziny. Proszę bardzo, akurat otworzyło mi się jedno takie zdjęcie. Także ilustracji jest naprawdę bardzo dużo, i sama ta biografia napisana jest w taki sposób, że uwzględnia i życie prywatne malarki, także jej rodziny oraz jej losy jako artystki. Pokazuje, dlaczego wybrała na swoje miejsce zamieszkania. Paryż i jak przebiegało jej życie. A nie było zbyt wesoło. Bardzo ciekawie jest to napisane, bardzo wciągająco. A poza tym, z tego co pamiętam, to przyszły rok został ogłoszony, między innymi rokiem Olgi Woznańskiej, także warto by było przeczytać biografię, zanim wybierzemy się na wystawy, które będą przygotowywane przez różne muzea w przyszłym roku. Przedstawiające Portrety namalowane przez Boznańską. I ostatnia książka, kurde, cały czas mamy, teraz dopiero widzę, cały czas mamy mikrofon. Ja go teraz odsunę już. I ostatnia książka. To średniowiecze w liczbach Kamila Janickiego. Ten historyk postanowił przedstawić epokę średniowiecza przy użyciu metod statystycznych. I jest to naprawdę bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje przede wszystkim to, jak marne są źródła, które. Przetrwały do obecnych czasów. Pokazuje także to, że w dawnych czasach ludzie nie bardzo zwracali uwagę na dokładne spisywanie liczby i pokazuje także to, jak wielki jest margines błędu, kiedy mówimy o tej epoce. I już Wam mówię, o czym jest mowa w tej książce: o populacji, o możnych i rycerzach. Państwo i władza, długość życia, przyczyny śmierci, czarna śmierć czyli dżuma, wzrost ludzi, małżeństwo, rodzina, higiena, żywność, transport i podróże. I jeszcze wiele, wiele więcej, ale myślę, że te kilka rozdziałów, które Wam tutaj przytoczyłam, mogą Wam dać pojęcie o jak wielu ciekawych dziedzinach autor napisał i jak wiele można się dowiedzieć. Z tej książki. Bardzo mi się to podobało. Ja przesłuchałam audiobooka, ale można także przeczytać o tym w książce. Bardzo Wam polecam i myślę, że jeżeli ktoś interesuje się historią, to na pewno sięgnie po tę pozycję. To by było na tyle. To nie są wszystkie ciekawe książki, które przeczytałam przez wakacje. Myślę, że pojawi się. I jeszcze co najmniej jeden podobny film, ale także chciałabym opowiedzieć kiedyś o książkach, które może nie były aż tak ciekawe, ale o których warto wspomnieć na tym kanale, bo być może ktoś się na nie zdecyduje, bądź też uzna, że jednak nie warto wydawać pieniędzy i może lepiej przeczytać coś innego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że bez przeszkód spotkamy się także w kolejnym tygodniu. Jeśli nie chcecie, żeby ominął Was jakiś film, to proszę zasubskrybujcie ten kanał. Możecie także wcisnąć dzwoneczek, wtedy będą przychodziły Wam powiadomienia, kiedy się pojawią ponownie na YouTubie. Do zobaczenia. Mam nadzieję wkrótce. Pa, 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 pa.